A ja zapraszam już prezesa Michała Adamkiewicza z wyczekiwanym quizem, który obiecałem wcześniej. O szczegółach powie sam pan prezes. Będzie mu towarzyszyła małżonka Lucyna. Halo, halo. Proszę Państwa, w zeszłym roku zapoczątkowaliśmy taką wspólną zabawę, tak żeby aktywizować tutaj publiczność. Mianowicie jest to quiz. Quiz pod tytułem, muszę się wspomóc, Vademecum Dereszomaniaka. I quiz będzie się odbywał w ten sposób, że my będziemy, znaczy ja konkretnie będę zadawał pytanie. Pytanie, no oczywiście z branży jeździeckiej, bardziej nawet branży tutaj naszej dereszowskiej. Natomiast moja żona będzie mnie wspomagała i wyłapywała osobę, która pierwsza podniesie rękę, oczywiście osobę, która zna odpowiedź na to pytanie. Tą osobę poprosimy, albo podejdziemy, żeby tutaj nie robić zamieszania, ja podejdę z mikrofonem i ta osoba po prostu udzieli odpowiedzi. My będziemy te odpowiedzi wszystkie skrzętnie notować, oczywiście jak będą prawidłowe. Nie wiem, ile zdążymy w tym przerywniku, może z 5 pytań, może mniej. Także później zadamy drugie pytanie, trzecie, czwarte, piąte. Oczywiście każdy może wystartować. Kto zna odpowiedź, ręka szybciutko do góry i odpowiada. My zapisujemy i później tych cykli będzie ile? 3 zdążymy? Czy 2? No zobaczymy. Zobaczymy, jest to taki spontaniczny konkurs. Oczywiście osoby, które udzielą najwięcej prawidłowych odpowiedzi, zostaną nagrodzone. Nie wiem, czy kolega mówił, kto jest fundatorem tych nagrod, jeżeli... Oczywiście, że mówiłem, że rodzinny port jachtowy Tazbirowo. No właśnie, to jeszcze raz powtarzamy. Tutaj nas wspomaga właśnie sponsorowaniem takich imprez. Czy Państwo jesteście gotowi? Nie słyszymy. Gotowi? Zadaję pierwsze pytanie. Pytania będą bardzo trudne i jeżeli to jest Vademecum Dereszomaniaka, to nie można inaczej zacząć, aniżeli od pytania, co oznacza słowo deresz w nazwie naszego klubu i który koń z naszej stajni jest najbardziej związany z tą nazwą. Proszę, kto był pierwszy? Julka, podchodzę do ciebie. Mam nadzieję, że znasz odpowiedź głośno, żeby wszyscy wiedzieli, bo to wynika z tego, że nikt nie wie. Powtórzyć pytanie, czy nie? Michał. Jeszcze raz. Odpowiada Julka. Deresz oznacza maść konia, a najbardziej związany z tą nazwą jest Ludwik? Tak, i to jest prawidłowa odpowiedź. Brawa, słuchajcie, zapisujemy Julkę i zapisujemy dla niej punkt. Ludwika jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy. Zobaczymy. Tak, Ludwiczek stoi, bo on nie jest koniem skokowym, także ja nie wiem, czy on tutaj w konkursie, on stoi sobie w stajni, można go zobaczyć wchodząc do pierwszej stajni z prawej strony, jest to, ale to nie mogę tego powiedzieć, co to jest, ponieważ jedno z pytań będzie związane właśnie z tym koniem. Drugie pytanie. Ile koni stacjonuje w dereszowskiej stajni? Kto zna dobrą odpowiedź? Proszę się zaznaczyć, ja będę podchodził. Słuchajcie, to się zmieniło. W zeszłym roku mieliśmy inną cyfrę, bo pytanie było takie samo w zeszłym roku. Ale to się zmieniło. W tym roku no ta liczba wzrosła. Jeszcze raz powtarzam pytanie. Ile koni stacjonuje w dereszowskiej stajni? Odpowiadasz? Odwagi. Nie, to nie jest właściwe pytanie. Proszę, następna osoba. 38 koni. To nie jest właściwe pytanie. Słuchajcie, liczyliśmy. Panie Krzysztofie, pan jest odpowiedzialny za odpowiedź na to pytanie. Liczyliśmy dobrze, tak? Słucham, czy jeszcze są jakieś typy? Można jeszcze szybko przeliczyć. 37?
Nie, to nie jest też dobre pytanie, słuchajcie, no. 39? No i to jest prawidłowa odpowiedź, proszę Państwa. Doszły od zeszłego roku, doszły nam dwa źrebaczki. Doszła nam prima i doszedł nam duży koń, zwany, to znaczy, no tak ma w paszporcie, jest prezesem, zwany prezesem, ale my go przezywamy Hanysem, ponieważ przyszedł do nas ze Śląska. Następne pytanie, proszę się przygotować. Jakie, uwaga, bo troszeczkę trzeba pomyśleć, wsłuchać się dobrze w to pytanie. Jakie produkty można zjeść na deser razem z koniem? Jeszcze raz powtórzę, jakie produkty można zjeść na deser razem z koniem? Olek zaproponuje lody, spodziewam się. Marchewkę. No, a jeszcze coś może? Jabłko. Jabłko? No i myślę, że to można jak najbardziej uznać. Rzeczywiście marchewka i jabłuszko to jest prawie jak czekolada, czyli deserowe danie większości ludzi. Także marchewka i jabłuszko jak najbardziej, czyli Olek, tak? Na razie wygrywa. Następne pytanie mogę jeszcze zadać? Myślę, że tak. Następne pytanie brzmi, ile koni srokatych mieszka w Dereszu? Podpowiem, że jednego dzisiaj, drugiego widzieliśmy. Trzy. A potrafisz wymienić, jak się nazywają? Baletka, Jerzyna i Prima. Bardzo dobrze, to jest bardzo dobra odpowiedź. Jeszcze powiedz, jak masz na imię? Martyna, zapisujemy. Pierwsza dobra odpowiedź Martyny. Słuchajcie, to się też to pytanie było w zeszłym roku, ale się zmieniło, bo doszła do nas srokata Hucyłka Prima. Panie prezesie, muszę tutaj czuwać nad czasem. Ostatnie pytanie w tej sesji. Ostatnie pytanie, takie jest piąte pytanie. Słuchajcie, króciutkie bardzo. Też się zmieniło to od zeszłego roku. Jaki koń jest najstarszym w naszej stajni i ile ma lat? Trudne. Martyna po raz drugi, zorientowana chyba stajnie, prześledziła z duszy wszerz. Słuchamy Martyna. Zakorta. 29. No i niestety, słuchajcie, pytanie było łatwe, nie możemy uznać. Martyna powiedziała, że Zakorta ma 29 lat, także jest to nieprawidłowo. O, Olek, tak? Podchodzę znowu do Olka. Lata. 23 lata, patrzę tutaj na ściągę, muszę dobrze policzyć. Tak, oczywiście, zgadza się, słuchajcie, Zekorta urodzona w 2000 roku. W tym roku skończyła 23 lata i mieliście Państwo ją okazję podziwiać w poprzednim konkursie, czyli jest w bardzo dobrej kondycji. Myślę, że będzie żyła przeszło 100 lat. Dziękuję bardzo, to była pierwsza edycja. Zapraszamy na drugą w drugiej przerwie między zawodami. Czy wszyscy dereszomaniacy gotowi z kolejnego testu wiedzy? Bo prezes już ostrzy sobie na was zęby z tymi trudnymi pytaniami. No właśnie, tamten zestaw pytań był bardzo łatwy, teraz przechodzimy do pytań bardzo trudnych. Nie, oczywiście żartuję troszeczkę. Słuchajcie, tamte pytania dotyczyły bardziej naszego klubu, naszego ośrodka, naszych koni. A teraz kilka pytań, może też pięć zdążymy. Z wiedzy takiej ogólnojeździeckiej. Czy wszyscy gotowi? Widzę, że tak. Proszę oczywiście ręka w górę, kto zna odpowiedź. Pani Lucyna będzie wyłapywała. Uwaga!
wymień trzy podstawowe przybory do czyszczenia koni. Podchodzę. Trzy podstawowe, tak? Kopystka, miękka szczotka, twarda szczotka. A twardą szczotkę jak inaczej możemy nazwać? Z grzebłem. Tak, z grzebło jak najbardziej to jest poprawna odpowiedź. Z grzebło igiełkowe, takie twardsze, ale z grzebeł rodzajów z grzebeł jest więcej. Oczywiście są to trzy podstawowe przybory do czyszczenia. Martynę, zapisujemy kolejny punkt. Jak nazywa się najszybszy chód konia? Oj, Martyna chyba tutaj przoduje. Cwał. Cwał i to jest też bardzo dobra odpowiedź. Niektórzy odpowiadają galop, ale galop jest też biegiem szybkim, podstawowym, najszybszym, natomiast jest cwał. U nas tutaj nie cwałujemy, bo jest to bieg stosowany zwykle podczas wyścigów, gonitw, gdzie konie rywalizują właśnie w jak najszybszym dotarciu do mety. Następne pytanie z bardzo trudnych. Uwaga, proszę się przygotować. Jak nazywa się dziecko konia? No nie wiem, Oliwia, czy odpowiesz na to pytanie prawidłowo? Źrebak. Źrebak to jest też dobra odpowiedź. Kto by pomyślał? No dobrze, następne pytanie z ogólnojeździeckich. Teraz pytanie dotyczące troszeczkę jeźdźca. Jak nazywają się spodnie do jazdy konnej? Wow. Martyna znowu? Ty chyba patrzy w tamtym kierunku, no. Albo ona taka szybka, no refleks ma na pewno nie szachisty. Bryczesy. Tak, bryczesy i to jest znowu poprawna odpowiedź. No dobrze, to teraz takie łatwiejsze pytanie. Już wiecie, nie, że jak mówię łatwiejsze, to będzie trudniejsze, a jak mówię trudne, to będzie łatwe. Martyna się nie zgłasza. W jaki sposób powinny być oznakowane konie gryzące lub kopiące? Vanessa chyba. Vanessa. No to zobaczymy, czy będziesz Vanessa wiedzieć. No, odpowiada Vanessa. Czerwoną wstążką? Tak, ale czerwoną wstążką, gdzie? Na uchu, czy na nodze? Na ogonie. I to będzie koń jaki? Kopiący. Tak, a gryzącego? W grzywie, tak. No troszeczkę pomogliśmy, ale rzeczywiście gryzącego konia znakuje się czerwoną wstążką w grzywie, a kopiącego z tyłu w ogonie. No niestety, no niektóre konie są takie, które no tak jak wśród ludzi mają pewne przypadłości. No dobrze. Może jeszcze jedno. Następne z kategorii tych trudnych. Wymień w kolejności od najwolniejszego trzy podstawowe chody konia. Vanessa znowu? Stęp, kłus, galop, cwał. No trzy to są podstawowe, czyli stęp, kłus i galop jak najbardziej prawidłowo, a cwał to jest bieg no, najszybszy, już tutaj mieliśmy w poprzednim pytaniu, ale bardzo dobra odpowiedź, możemy ją zaliczyć i na tym kończymy drugą turę. Jeszcze będzie trzecia tura? Oczywiście, po konkursie numer 3. No zapraszamy po konkursie 3 na 3, no po konkursie trzecim numer, na trzecią turę. Dziękuję bardzo, na razie. Dziękujemy bardzo, ja tylko dopowiem, że właśnie po konkursie numer 3 będzie ostatnia seria pytań, także ona ostatecznie wyłoni także zwycięzców w zakresie wiedzy jeździeckiej, ogólnojeździeckiej. No dobrze, to już możemy startować. Mam pytania, nikt mi tutaj nie podłożył.
Pytania teraz mieszane już będą z życia klubu. Trudne i bardzo trudne, tak? Trudne i bardzo trudne. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, pierwsze pytanie w tym cyklu brzmi: w którym roku zawiązał się klub jeździecki Deresz? A jeszcze lepiej, jakby ktoś podał dokładną datę. Natalia z konia. Nie widzę, nie ma. O, jest Martyna. Proszę bardzo. W którym roku? Podaj chociaż rok. 1994? No nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Czy ktoś zna odpowiedź? Jeszcze raz przeczytam. Chyba Deresz ma dłuższą brodę. Tak? Kto był pierwszy? Niebieska koszulka? Tak, słucham. 1996. Też nie, dalej szukamy. 1978? Też zła odpowiedź. Lucy, kto jeszcze? Kto? Ale no Natalia na koniu jest tutaj z publiczności, to jest... Tak, Sabina, bardzo proszę. 1979. Tak, i to jest prawidłowa odpowiedź. 1979 rok. W 2019 roku obchodziliśmy hucznie nasze 40-lecie. A słuchajcie, datą, dniem powstania był 12 czerwca, czyli niedługo, za kilka dni będziemy obchodzili kolejną rocznicę działalności naszego klubu. Zapisujemy Sabinie jeden punkt. Następne pytanie. Co to jest maść konia i wymień trzy podstawowe umaszczenia? Martyna. Pana prezesa przestrzegam przed dronem. Głośno do mikrofonu. Maść konia to jest kolor konia, a trzy podstawowe maści konia to kara, gniada i kaszanowata. No piękna odpowiedź, słuchajcie, rzeczywiście to jest kolor sierści konia, czyli tej okrywy, którą, tej naturalnej derki, którą koń nosi na sobie, i rzeczywiście podstawowe maści to kara, gniada i kasztanowata. I uwaga, kto jest patronem jeźdźców i myśliwych? Panie prezesie, nie musi pan kończyć pytania, Marysia się zgłosiła. Tak, ale poczekaj, dodatkowo, nie będzie tak łatwo. I powiedz, jak obchodzimy święto tego patrona w naszym klubie, w klubie jeździeckim Deresz? No to jest to święty Hubert i obchodzimy poprzez Hubertusy. Co to jest ten Hubertus? To jest pogoń za lisem. Tak, krótko mówiąc, to jest właściwie pogoń za lisią kitą. Kiedyś się goniło żywego lisa, natomiast teraz bawimy się wspólnie raz do roku. Święto wypada w listopadzie, ale my przesuwamy w październiku. Zapraszamy wszystkich na święto właśnie jeźdźców i myśliwych. Święto świętego Huberta, patrona tychże. I jak najbardziej odpowiedź bardzo dobra. Następne pytanie brzmi: co to jest rząd jeździecki i z czego składa się rząd jeździecki do jazdy wierzchem? Martyna. Rząd to jest sprzęt, a do jazdy konnej potrzebujemy popręgu, siodła, czapraka i ogłowia. No myślę, że jak najbardziej możemy uznać tą odpowiedź. Rząd jeździecki to komplet oporządzenia do pracy z koniem.
I no, rozróżniamy tutaj dwa rodzaje rzędów, bo rzędy mogą być do jazdy wierzchem, ale też rząd koński zaprzęgowy. I rząd jeździecki do jazdy wierzchem składa się z ogłowia, no w niektórych ośrodkach zwanego uzdą albo transelką, oraz siodła, czyli dwa elementy wchodzą. Tu Martyna jeszcze wymieniła dodatkowe elementy, czaprak, popręg, to już są elementy siodła. Panie prezesie, ostatnie pytanie. Bardzo dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie. Chcecie, żeby było trudne, czy... Super, hiper, ekstra, łatwe. No to uwaga, jeźdźcy z Deresza. Z której strony wsiadamy na konia w kajot Deresz? Vanessa. Z lewej strony. Z lewej strony i to jest poprawna odpowiedź. Słuchajcie, no można wsiadać z prawej, ale konie zwykle są przyzwyczajone do ruchu lewostronnego, ruchu w cudzysłowie. Oczywiście większość czynności, które przy koniu wykonujemy z lewej strony i tak samo siodłamy, zakładamy o głowie, prowadzimy konia z lewej strony. Proszę Państwa, zakończyliśmy na tym quiz. Tak, tak. Podliczymy oczywiście punktację. Kiedy będzie wręczenie? Zaraz po dekoracji zwycięzców konkursu numer 3. Dobrze, dobrze. To do zobaczenia po dekoracji konkursu trzeciego. Okazuje się, że nasz quiz nie jest do końca rozstrzygnięty i musimy zrobić małą dogryweczkę. Tak, słuchajcie, do dogrywki mamy tutaj wytypowane 3 osoby, ponieważ zdobyły taką samą ilość punktów, zawrotną ile? Nie wiadomo, jeden punkt, jedna prawidłowa odpowiedź. I są to Sabina Piasecka, Marysia Łobocka i Oliwia Akbar. Tak, poprosimy tutaj do nas te 3 dziewczyny. Jest Oliwia Akbar, Marysia Łobocka i Sabina Piasecka. Nie widzę. Słuchajcie, zdobyłyście taką samą ilość punktów, w związku z tym dla was będzie pytanie rozstrzygające, na tych samych zasadach. Zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, ręka do góry, pierwsza, tutaj mamy blisko, widzimy. W którym miejscu znajduje się u konia kłąb i z jakim parametrem określającym konia jest powiązane? Poczekaj. No, kłąb się znajduje w połączeniu jakby z szyją i całą kłodą. I tam się mierzy wzrost konia. No i słuchajcie, proszę Państwa, to jest bardzo dobra odpowiedź. Pytanie nie jest łatwe, nie wiem, czy nie najtrudniejsze w dzisiejszym quizie. I w ten sposób uplasowały nam się 3 zwyciężczynie. Dziękujemy Oliwia i dziękujemy Marysia. Zostań Sabina, już. Tak, i poprosimy do nas jeszcze Martynę Taglewską i Vanessę Hansel. Zapraszamy. O, tutaj taka poszkodowana. Powiedz, czy ty się poszkodowałaś na koniach? Nie, na hobby horse. Na zawodach hobby horse. Proszę Państwa, słyszeliście? Martyna poszkodowana została na zawodach hobby horses. Te zawody u nas się dopiero odbędą. Podejrzewam, że gdzie indziej startowała. Także dobrze, że jest z nami jeszcze tutaj ratownik medyczny, bo tu naprawdę dopiero może się dziać. Także tak się to może czasami skończyć. No i przystępujemy do ogłoszenia wyników. To rozstrzygnięcie dotyczyło miejsca trzeciego, czyli miejsce trzecie zajęła Sabina Piasecka. Słuchajcie, wręczam za nagrodami w quizie, gratuluję, nagrodami w quizie są talony do wykorzystania w sklepie jeździeckim Rekop. Talony ufundował jeszcze raz tutaj powiem, Michał Tansbir,
właściciel portu jachtowego Tazbierowo, tak? Dobrze mówię? Rodzinny port jachtowy Tazbierowo. Rodzinny port jachtowy Tazbierowo, mieszczący się w Romanowie, tutaj cały czas nas wspomaga. Drugie miejsce zajęła Vanessa Hansel, brawa. I bezkonkurencyjna była tutaj z największą wiedzą jeździecką i dereszowską była Martyna Taglewska. Jakie brawa. Dziękujemy bardzo i przystępujemy do dalszej części. Panie prezesie, czy w związku z tą kontuzją Martyny odwołujemy zawody Hobby Horse? No musimy zapytać uczestników, słuchajcie, przestraszyliście się? Odwołujemy Hobby Horses? Nie no. No. Siła wyższa. Siła wyższa, także za chwilę wystartujemy z zawodami Hobby Horse. Ja już się usunę, zostawiam miejsce.